wczoraj wyszło, przynajmniej dla mnie, Sumeru, a razem z Sumeru nowy Archon Quest. I chciałem zrobić taki krótki, szybki film na temat omówienia tego, co się stało. Od razu tego wspominam, jest to film pełen spoilerów, więc jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał albo nie grał w Archon Quest Sumeru, to niech lepiej włącz ten film. Pierwszym tematem jest Irmin Sul i połączenie Irmin Sula z God of Wisdom. Widzimy na samym początku wizję Travelera. Wizje te miały pokazywać się dla studentów i innych uczonych w Akademii po użyciu tak zwanego Spirit Burnial, które miało połączyć mózg uczonego z Irmin Sulem. Oczywiście Travelerowi udało się to zrobić za pierwszym razem, ponieważ czemu by nie? I prawdopodobnie zostanie przeniesiony do Kenria. Do momentu kataklizmu 5 lat temu, ponieważ na niebie w tym momencie widoczne są sześciany Sustainery. Także, no, to może być albo Kenria, albo jakaś inna starożytna cywilizacja. Może to być cywilizacja pustyni, o której trochę się dowiedzieliśmy. Ale taki głębszy film na temat tych cywilizacji zrobię kiedyś indziej. Dowiaduje się także, że Irmin Sul jest chory, co powoduje withering, i Kusanagi próbuje jakoś z tym walczyć. Jak już mówimy o chorobach, to w Sumeru istnieje także choroba o nazwie Elizar, na którą chorują Kolei i Dunyarzad. Czyli to jest taki właśnie gęsinowy trąd. A czym jest trąd, chyba nie muszę zbytnio tłumaczyć. Kiedyś to była choroba śmiertelna, nie było na niej żadnego ratunku. Na szczęście teraz mamy dużo leków i już nie jest ona takim zagrożeniem. To ciekawe, nazwę Elizar można połączyć z imieniem Lazarus, a Lazarus po polsku to jest imię Łazarz. Więc pierwsze połączenie, jakie idzie, to jest Łazarz z Ewangelii, którego Jezus wskrzesił. Czyli mamy tutaj motyw wskrzeszenia. Ten motyw wskrzeszenia będzie się jeszcze parę razy pojawiać w samym Sumeru, ponieważ między innymi grupa Eremitów o nazwie Ain al-Ahmar chcą wskrzesić Scarlet Kinga, który niegdyś był bogiem pustyni i według nich to był też pierwszy Archon Mądrości, pierwszy Bóg Mądrości, zanim zabiła go Ruka Devata i przejęła jego tytuł. Przy okazji tworząc dookoła pustyni tak zwane Wall of Samil. Dowiadujemy się także, że w Sumeru było oryginalnie trzech bogów. God of Flowers, Scarlet King i Ruka Devata. A samo Sub-Zero's Festival powstało przez Goddess of Flower, która miała zatańczyć Ruka Devacie taniec Sub-Zero's. I ten taniec właśnie zatańczyła Nilu w trakcie Archon Questa. Wspominając to, wychodzi na to, i tu też się o tym dowiadujemy, że Sub-Zero's Festival oryginalnie był świętem Ruka Devaty, czyli jej urodzinami. A następnie został przemieniony na urodziny Kusanagi, więc jest szansa, że Kusanagi to jest reinkarnacja Ruka Devaty. Kolejnym tematem, który chcę poruszyć, jest Al-Haytham. Tak wiem, że mówiłem Al-Haytham, ale angielska wersja postanowiła połączyć te dwa człony ze sobą, wychodzi Al-Haytham, no tak wymyślili. W chińskiej wersji japońskiej chyba mówią po prostu Al-Haytham albo Al-Haytham. Nie, dokładnie nie jestem tego pewien. Na jego temat, dla kogo on dokładnie pracuje? Ponieważ ukradł on, znaczy no nie ukradł, zabrał on po prostu Divine Knowledge Capsule od nas, nie powiedział, że on go ma ze sobą. I powiedział następnie, że chce przekazać informacje komuś z wyższej półki. Czyli to mogą być Sage'owie prawdopodobnie, albo to może być Fatui. Wiem, że mówiłem ostatnio, że ta kapsuła może być takim właśnie wabikiem na Skaramusza, to zupełnie nie jest prawda, teraz to wiemy. Ale myślę, że Fatui wciąż może być z tym jakoś powiązane. Dlaczego? Ponieważ tutaj przechodzimy do eksperymentów, które Sumeru Akademia przeprowadza w trakcie Sub-Zero's Festival, kiedy wszystko dzieje się w jednej samsarze. Może wytłumaczę, czym jest samsara. Także w mitologii hinduskiej samsara jest to cykl reinkarnacji. Nie jest to sama reinkarnacja, jest to po prostu świat. Jeden ze światów, w którym zachodzi reinkarnacja, jedno z żyć. O właśnie, to jest dobre słowo. Wydaje się, że Akademia jest w stanie tworzyć tak zwane Bubble Universe ze snów ludzi. W jaki sposób, nie wiem, natomiast w innej grze Hoyoverse, Honkai Impact Third, tworzenie Bubble Universe jest dosyć proste. No, nie jest takie proste, ale łatwe dla osób, które mają tak zwane Divine Key. Jedną z osób, które może tworzyć Bubble Universe jest Su, którego XP w Genshinie jest Al-Haytham właśnie. Jakie to ma połączenie z Fatui? Otóż wydaje mi się, że Fatui może dogadać się jakoś z Akademią w celu stworzenia nowego świata, o którym dowiadujemy się w trakcie
Summer Night Lazio teaser. Tworząc nowe uniwersa ze snów ludzi, tworzą tak naprawdę nowy świat. To było wszystko powiedziane nam w trakcie Arkon Questa. Natomiast wiemy także, że do Tore pójdzie i spali Irminsuna, w którym przechowywane są wszystkie te sny. Więc może to być jednoznaczne ze spaleniem starego świata, o którym także jest mowa w Fatui teaserze, więc to może być jeden z ich planów. Wiem także, że całe Akasha zbudowane jest wokół Gnosis Dendroarkona, więc jest szansa, że Dottore wykorzysta wszystkie te fakty, zniszczy stary świat i przy okazji ukradnie do Gnosis. Sama Kusanagi dużo razy mówi o sobie w formie księżyca i wspomina także, że słońca już dawno nie ma. Księżyc działa w ten sposób, że odbija ono światło słońca, przez co widzimy je na niebie w nocy. No chyba każdy teraz wie, że księżyc sam z siebie nie świeci, to jest chyba jasne. Także jeżeli mówi, że słońca nie ma, a ona jest księżycem, to znaczy, że istniało kiedyś coś, co sprawiało, że Kusanagi miała większe moce. I jeżeli słońcem jest Rukadewata albo Scarlet King, to jest możliwość, że tym księżycem jest Goddess of Flower. To jest kolejna teoria, czy Kusanagi jest reinkarnacją Goddess of Flower, a może Kusanagi to jest Goddess of Flower, która żyła razem z Rukadewatą i ze Scarlet Kingiem. Zresztą ja i Miko mówi nam o tym, że Kusanagi ma 500 lat, więc no to jest bardzo mała szansa, chociaż to wciąż może być reinkarnacja. Tak tylko na koniec, dowiadujemy się także, że Katerin jest kuką z Neżynai. Oznacza to, że teorie już zostały potwierdzone i Katerin prawdopodobnie stworzona została przez Sandronę. Tylko czy to oznacza, że robimy z Daily Commission, jednocześnie pracujemy dla Fatui? To jest takie szybkie przemyślenie. Także na razie to ode mnie tyle. Będzie jeszcze jeden bardziej rozbudowany film. To był taki bardziej właśnie pogadankowy, gdzie chciałem omówić niektóre rzeczy. I no, do zobaczenia kiedyś indziej.